Cześć, witajcie. W tym filmie będzie wyrównywanie druga warstwa zaprawa klejowa uelastyczniona Atlas. To co widzieliście już w górnej łazience, tu już mam namieszane, przemieszane. Także tutaj troszkę się wysprzątało. Będę tutaj wykonywał wylewkę tego brodzika. Także też wam nagram tutaj film, tylko muszę jeszcze dowieźć materiału. Tu mam już kilka worków tego Postar 20, jeszcze dowiozę kilka, żeby mi nie brakło. Lepiej oddać niż żeby brakło. Jak będę kręcić, na pewno wam zrobię film z tamtego brodziku, jak to tam wylewam sobie. Tutaj też już troszkę poogarniałem tematy. Widzicie, wczoraj to wyrównywałem, dzisiaj jeszcze jest to trochę mokre, ale to nic nie szkodzi. Tu jeszcze młot został z wczoraj. Delikatnie sobie przejadę tą ścianę i tą tutaj, ile mogę, ile się da, tak żeby podrównać. Tak jak wam mówiłem wczoraj, że wykonywać tą czynność będę nożami do gładzi. Myślę, że 60 będę używał, ale lepiej mieć więcej niż potem, żeby gdzieś brakło. Oczywiście ja to będę wykonywał w ten sposób, że tacka, szpachla. Ja osobiście nakładam level 5 tą kielenką, można powiedzieć, do nabierania. To jest po prostu rewelacyjne narzędzie. To nie tylko do gładzi, ja też stosuję do klei, do płytek. Po prostu z tych wiader, z proforma co mam, to najlepiej się tym wyciąga. No sami zobaczcie, wkładacie i ściągacie i zawsze macie czyste boki, nie? Także ja tym ładuję na tackę. Ładuję tym na tackę. Tą nakładam rajbecką, nakładam High Flex na ścianę i potem nóż wygładzam nożem i no tak jak gładzie, nie? Tutaj widzicie, gdzieś mi się pozlewało, bo były tutaj duże ubytki. Delikatnie młotkiem murarskim sobie delikatnie tutaj. To jest akurat Picard. Powiem wam, że młotki, no to jest sztos, nie? No i to już mam podkute. Tam jakieś farfosle delikatnie to się przedrapie później. Jakieś tutaj. To jest twarde, ale wiadomo, to było wczoraj robione tutaj. Było zaklinowane płytką, bo ta rurka tu odskoczyła. Jakieś takie drobne rzeczy poskuwać, co tam są, jakieś farfosle, no i resztę wyrównać, nie? No, tutaj będzie umywalka, no piec, wiadomo, kibelek, wanna, no i tak to tu będzie, no i tam zostaje taka góra wysoka, nie? Belki będą zabudowane, a to wam wszystko później pokażę. Płytki będą do pewnej wysokości,
będą płytki, a potem na górze już będzie płyta przyklejona. Dlatego też ja nie uzupełniałem tej ściany tam i tutaj. Potem sobie wykleję tą membranę i płytę z jednego kawałka tam po prostu wkleję i będę miał po temacie. Nie? A tutaj, tam jest na górze zrobiona płyta, no bo tam wklejałem ten szczyt, także żeby to się mi trzymało. Dobra, ja się biorę za wygładzanie. Was zapraszam do oglądania filmu do końca, do lajkowania. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak robicie, czy też tak wyrównujecie zaprawą klejową. No i co? No i zapraszam Was też na kolejne filmy. Kolejnym filmem na pewno będzie tutaj przy tym oknie murowanie, bo tutaj trzeba wymurować aż do tej, linii tutaj. Trochę jest co murować, z bloczków będę murował. Przy okazji będzie też wykonany test piły szablastej z Dedry oraz tego Boscha, bo tam trzeba będzie posprzątać i ogarnąć temat, także trochę narzędzi będzie też można pooglądać i też będzie można zobaczyć, jak ja to robię i jak te narzędzia sprawdzają się podczas pracy. Także ja zapraszam Was do, jeszcze raz Was zapraszam do komentowania, piszcie w komentarzu, jak Wy robicie łazienki, jak wyrównacie ściany, czy równacie klejem, czy od razu walicie płyty, czy tynkujecie. Dajcie znać po prostu. I jeżeli byście mieli jakieś pomysły, chcielibyście zobaczyć u mnie jakieś filmy, fajne tematy, ciekawe, to też napiszcie i postaram się w miarę możliwości ogarnąć i nagrać Wam takie filmy. I wydaje mi się, że niebawem też zrobię Wam jakiś konkurs. Będą jakieś nagrody do wygrania. Oczywiście dla tych, którzy subskrybują, śledzą mój kanał. Także śledźcie i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, subskrybujcie. Pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.